Nazywam się Klaudia Wiśniewska, jestem dietetykiem z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej oraz koordynatorem Centrum Dietetycznego Online. Żyjemy szybko i jesteśmy wielozadaniowi. Każdego dnia wykonujemy wiele czynności, często jednocześnie, zapominając w tym wszystkim o zdrowej diecie, aktywności fizycznej i przede wszystkim o odpoczynku, o tym, co najważniejsze. Należy jednak pamiętać, że nawet żyjąc w pośpiechu, jesteśmy w stanie dość dobrze panować nad swoją dietą i aktywnością fizyczną. Wystarczy trzymać się kilku prostych zasad. Po pierwsze, należy mądrze planować swoje posiłki. Każdego dnia należy zastanowić się, co będziemy jeść dnia następnego. Pod koniec tygodnia dobrze jest zrobić sobie taki plan posiłków na kolejne dni. Warto również przygotować do tego listę zakupów, którą będziemy realizować w ciągu tygodnia. Dobrze jest robić zakupy duże, raz w tygodniu, a później na bieżąco dokupować rzeczy, które będą nam potrzebne, takie jak świeże warzywa i owoce czy pieczywo. Po drugie, bądź zawsze dobrze przygotowany. Często nie jesteśmy w stanie zjeść dobrze zbilansowanego posiłku, ponieważ nie mamy na to czasu. Wówczas warto jest mieć ze sobą przekąski, które jesteśmy w stanie zjeść w ciągu kilku chwil i które dadzą nam uczucie sytości na dłużej. Mogą to być na przykład świeże warzywa i owoce, jogurt naturalny, kefir, maślanka, bądź też orzechy czy owoce suszone. Po trzecie, pamiętaj o regularnej aktywności fizycznej. Ważna jest aktywność fizyczna nie tylko ta zaplanowana, ale również ta, którą wykonujemy na co dzień, czyli tak zwana spontaniczna aktywność fizyczna. Dlatego bądź aktywny przed pracą, w trakcie pracy i wracając do domu. Poza tym zaplanuj dodatkowe treningi. Pamiętaj, że rekomendowana ilość aktywności fizycznej w ciągu tygodnia to 150 minut tygodniowo. Niestety aktualnie nie wymyślono lepszej recepty na uzyskanie prawidłowej sylwetki niż zachowanie prawidłowej diety i utrzymanie odpowiedniej aktywności fizycznej. Dlatego nie pozostaje nam nic innego, jak zorganizować swój czas zdecydowanie lepiej. Zapraszamy na Centrum Dietetyczne Online oraz na www.ncz.pl, jeśli potrzebujesz wsparcia i pomocy.